Smaczne, szybkie, tanie gotowanie ze szczyptą humoru. Serdecznie witam Państwa na moim kanale Filmy Kulinarne. Dzisiaj jak rozebrać kurczaka w wersji HD. Kurczak świeży, on już tyle razy myty, że nie ma potrzeby go myć. Odcinamy pierw mu tak zwaną dupeczkę, którą wyrzucamy. Następnie odcinamy skrzydełka, tu dokładnie i drugie skrzydełko. Mamy dwa skrzydełka, nacinamy tutaj mięso w koło, tak gdzie było pozostałości po naszym skrzydełku. Będziemy ściągać skórkę z kurczaka. Niektóre kobiety, dziewczyny nie lubią, jak ja używam słowa ściąganie skórki. No ale niestety z dużo różnych, różnorodnych potraw należy ściągać naszych komponentów skórkę, tym bardziej z kurczaka. Kładziemy pleckami do góry naszego kurczaka i przecinamy my nożem wzdłuż naszą skórkę. I będziemy zaraz ściągać naszą skórkę. Tylko jeszcze tutaj musimy przy nóżkach, żeby nam dobrze, fajnie skórka się zsunęła, musimy nadciąć w koło tutaj. O, jak Państwo widzą, trzeba zawsze uważać. Nóż musi być ostry, ale uważać na paluszki, żeby się nie poucinać. I nacinamy. Skórkę mamy naciętą. Przekładamy na plecki. I pomagając sobie nożem, ściągamy skórkę z kurczaka. Lepszego sposobu nie ma na ściągnięcie skórki. Trzeba zawsze użyć rąk, ewentualnie pomagać sobie nożem. Jak jest świeży, na pewno nam się to uda. Tylko trochę cierpliwości i skórka ładnie, elegancko nam schodzi, którą możemy później wykorzystać do zrobienia jakiejś rolady, galantyny, czy komuś zrobić jakiś śmieszny kotlet ze skóry. O, moment. I mamy goły kurczak bez skórki, a skórkę mamy osobno. Proszę bardzo, ściągnięta skórka z kurczaka. I teraz mamy kurczaka, jak Państwo widzicie. Możemy sobie odciąć nóżki. I z piersi tutaj kurczaka, jak zawsze mówię, nie należy moczyć, bo nam nic nie wyjdzie do wola i możemy sobie zrobić, czy jakieś inne kotlety. Układamy nożem, nacinamy. Przy kości prowadzimy nóż. Ciągniemy, ciągniemy. Tutaj aż do stawu, w stawie przecinamy. Drugą stronę naszej piersiątka także nadcinamy, nadcinamy, jeżdżymy nożem przy kości. Uważać na paluszki i w stawie przecinamy, przecinamy w stawie. Mamy korpusik na rosołek, na coś tam zużyć. I tu mamy piersi. Oczyszczamy tutaj przy kosteczkach. Dewolaj zawsze z kosteczką. Cały smak, urok potrawy właśnie kosteczka. Nie patrzcie Państwo się na ciemniaczy, co robią paskudne te dewolaje. Zrobiłem przegląd, popatrzałem, no ręce i nogi opadają od takich dewolaj, jakie niektórzy youtuberzy robią na swoich kanałach. Piersiątka mamy gotowe. A teraz trybujemy, rozbieramy sobie nasze nóżki z kurczaka, z których możemy zrobić jakieś kotleciki mielone, czy zużyć je do galantyny. Zawsze w stawach jest dobrze przecinać, to wtedy nam sprawnie to wszystko pójdzie. No i zawsze musimy uważać, żeby się nie uciąć paluszków, bo później będzie bolało i kłopoty. No a jak się
parę razy nie utniemy, to i się nic nie nauczymy. A musimy niestety się uczyć, żeby zdrowo, smacznie w domu sobie coś zrobić i zjeść. Nie kupować jakichś gówien, wynalazków w tych sklepach, bo to przecież zgroza pójść czytać na tych etykietach. No to przecież ręce i nogi opadają, włos siwieje i wypada z tych ich wynalazków, co tam te firmy różnorodne, producenci, tak zwani zaradni, pychają do tych swoich wyrobów. Szczególnie teraz, jak idą święta, żniwa. Skóra, momy, mączka kostna, co wleci, wszystko zmiecie się z podłogi, właduje się do kiełbas i do przodu, i promocje, i tanitko, i pyszne, takie pyszne. Jeść i płakać po takim pożywieniu sklepowym. Zawsze fajne, smaczne, zdrowe i tanie nasze domowe jedzenie. Mamy wyluzowane, wytrubowane nasze mięso, które możemy zrobić nasze domowe potrawy. I kurczaka już całego mamy wytrubowanego, wyluzowanego z kości, czyli odrzucone mięso od kości. I mamy tak, dwie piersi z kurczaka, które możemy zrobić kotleciki de volaille lub inne kotlety, ale schabowe, rozebrane nóżki z kurczaka, z którym możemy zmielić, zrobić kotleciki mielone, kości, na którym jeszcze jest mięso, możemy ugotować rosołek na nich, obrać później kości, zrobić sobie jakąś galaretkę, no i skrzydełka, co nam do głowy przyjdzie, to możemy zrobić. Dziękuję Państwu za uwagę, mam nadzieję, że mój sposób na trybowanie kurczaka Państwu się przyda. Życzę Państwu udanej pracy. Dziękuję za uwagę i zapraszam na inne moje filmy kulinarne.